witam was bardzo serdecznie na ostatnim wykładzie poświęconym Ewangelii Łukasza w ramach cyklu Praktyczny Wykład Nowego Testamentu. Ewangelia Łukasza, część pierwszy. Część pierwsza. Drugą część, jeżeli się nic nie wydarzy nadzwyczajnego, negatywnego, to pociągniemy w następnym semestrze od września. Już teraz was zapraszam. Ostatni wykład, ostatnie nasze zajęcia i oczywiście ten sam dylemat, mnóstwo materiału i relatywnie niewiele czasu. Dobrze wykładowcy sobie z tym radzą, reszta wpada w panikę, ja jestem tym drugim. Zrobiłem jeszcze więcej slajdów, jeszcze więcej stron nadrukowałem i rano doszedłem do wniosku, że to jest wszystko bez sensu. I tak nie ma czasu. Więc sytuacja wygląda tak. Postaram się przejść przez to, co ostatnim razem nam się nie udało, ale może po kolei. To, co jest za nami, to to, że nakreśliliśmy sobie ogólny kształt całej Ewangelii Łukasza. Kształt, czyli jej budowę. I w ramach omawiania tej Ewangelii po kolei części makro komentowałem, począwszy od początku, od prologu i przez sekcje kolejne. I doszliśmy dwa spotkania temu do takiej centralnej części całej Ewangelii Łukasza. I ta centralna Ewangelia Łukasza generalnie skupiała się na prezentacji Jezusa jako Chrystusa, prezentacji Jego autorytetu, Jego pozycji, Jego charakteru. I to się działo w takiej jakby pierwszej warstwie tej takiej supersekcji. Natomiast w drugiej warstwie, tej najbardziej istotnej z punktu widzenia retorycznego, jak powiedziałem, Łukasz pokazuje, że najistotniejszym przesłaniem w tym jego tekście jest wezwanie do uczniostwa i pouczenie o uczniostwie, czym ono jest. Ostatnim razem kontynuowaliśmy omawianie sekcji F, ale niestety nie udało się tego skończyć. Pierwotnie myślałem, że już do tego wracać nie będziemy, ale pojawiają się tam pewne elementy, które wydaje mi się, że właśnie ze względu na charakter naszego wykładu, czyli praktyczny wykład, są istotne. Są, jak w moim odczuciu, istotne. W związku z tym na początku troszeczkę wrócę do tego, do tej sekcji F, do jej elementu centralnego, a potem, i to będzie jakby główne danie naszego dzisiejszego spotkania, postaram się skomentować sekcję G, czyli partia materiału od 9.1 do 10.20, której częścią centralną jest wezwanie do uczniostwa. W związku z tym plan, jaki mamy na dzisiaj, jest taki. Ogonek z poprzedniego wykładu. Najbardziej akcentowana część z całej tej sekcji F zostanie omówiona przeze mnie. Potem przejdziemy do sekcji G i no, pewne rzeczy w miarę systematycznie postaram się przejść, ale pewne rzeczy być może też troszeczkę z grubsza, bo po prostu mamy tyle czasu, ile mamy. I na koniec kilka słów podsumowania i o tej sekcji dzisiejszej, która jest z punktu widzenia naszego tekstu Łukasza niezwykle istotna. I może kilka słów króciutko zupełnie w ramach
podsumowania tego, jak starałem się Wam o tym, Łukaszu, opowiadać. Dobrze, mamy mało czasu, więc startujemy z dokończeniem tego, co było ostatnio. Całą tą sekcję F, czyli taką przygotowującą pod ten najbardziej akcentowany moment w Ewangelii Łukasza, zatytułowałem Odpowiedź na misję Jana. Przepraszam, nie tą. Okej, okay. Sekundkę, bo coś mi się. Dobrze. Okej. Okay. To była moja propozycja całej sekcji F, czyli taka, która prezentowała autorytet Jezusa poprzez jego służbę w różnych obszarach stworzenia. Panowanie nad chorobą, nad demonami, nad naturą, nad życiem. Potem była warstwa w tej sekcji F. Jezus się prezentuje jako Chrystus wobec liderów i prowokuje ich do tego, żeby podjęli otwartą jakby ocenę tego właśnie, kim się ukazuje Jezus poprzez swój autorytet, poprzez swoje działania. Jezus się tu prezentował właśnie jako autorytet w sferze religijnej, w sferze duchowej. Zapraszał liderów do tego, aby uważnie przyjrzeli się i dobrze ocenili, dobrze w sensie uczciwie ocenili to, co Jezus im ukazuje poprzez swoją służbę, poprzez swoje nauczanie. Kolejną warstwą była prezentacja pierwszych uczniów, którzy gromadzą się wokół Jezusa. Wybór apostołów, a następnie kobiety, które towarzyszą misji Jezusa po całej Palestynie. I ostatnio myślałem, że opowiem o tym wszystkim, co jest w środku, tak? Czyli o takim, o tych dwóch sekwencjach, które są w pewnym napięciu względem siebie. Nie udało mi się tego. Opowiedzieliśmy, przeszliśmy przez fragmenty, które stanowią sekcję D, od 6.17 do 7.17. Sekcja D1 najbardziej akcentowana w ramach całej tej sekcji, niestety nie doczekała się komentarza. Teraz postaram się Wam coś o tym powiedzieć. Co się tam dzieje? No bo właśnie ze względu na to, że w ramach tej całej sekcji prezentującej Chrystusa i prezentującej jako pierwsza jego nauczanie w kierunku skierowane do uczniów, no to trudno jakby pominąć rzecz najbardziej akcentowaną. Zajrzyjmy, przypomnijmy, co się działo między tymi dwoma sekcjami. Więc tymi dwoma sekwencjami. Ta druga, pierwsza sekwencja stanowiła taki wykład dla uczniów, w pewnym sensie zasad królestwa, ale właściwie zasad przywództwa, jakie mają prezentować członkowie Królestwa Bożego. Tak? Czyli Jezus kieruje przede wszystkim nauczanie do uczniów i mówi, jakie standardy uczniostwa oni powinni odbijać. Przy czym w centrum tej całej lekcji pojawia się przestroga przed obłudą i wyniosłością. Ta cała lekcja do uczniów była jakby skonstruowana tak, że była reakcją Jezusa na to, w jakim miejscu aktualnie znajdują się dotychczasowi liderzy, faryzeusze uczeni w prawie. Poprzez to, jakie błędy dotyczyły ich służby, taką lekcję i takie jakby uwagi prowadzące dostają uczniowie Jezusa. W związku z tym, ponieważ aktualnych liderów w dużej mierze charakteryzuje właśnie obłuda, Jezus w tej pierwszej lekcji dla swoich uczniów przede wszystkim przestrzega ich przed obłudą, przed dążeniem do wyniosłości. I pokazał im w pierwszym rzędzie, jak wiele łączy ich z każdym innym człowiekiem dookoła. Tak? W związku z tym pokazał im, że
czynią tak samo zło jak inni. Podlegają grzechowi. Tak? Z tego powodu ich rola nauczyciela, czy nauczycieli, czy przewodników musi być jakby postrzegana we właściwych ramach. Pokazał im Jezus, że tak jak każdy inny człowiek, oni też muszą stać na Bożej łasce, na Bożym miłosierdziu. I to właśnie takiej postawy oczekują nie tylko od Boga, ale również oczekują powinni oczekiwać od innych ludzi i sami ją przede wszystkim innym ludziom oferować i prezentować. W opozycji do tego całego nauczania mamy tą sekwencję, którą chciałbym Wam dzisiaj krótko zaprezentować, sekwencję D1, w której część najbardziej akcentowaną z kolei stanowi taki fragmencik krótki, który pokazuje właśnie, że lud, który rozpoznał misję Jana Chrzciciela, cieszy się z tego rozpoznania, bo Jezus pochwalił wcześniej, jakby nie tyle pochwalił, tylko po prostu wskazał znaczenie i doniosłość misji Jana. I w odpowiedzi na to, w tej części najbardziej akcentowanej, widzimy lud, który się cieszy z tego faktu, a z drugiej strony pokazani są właśnie liderzy, którzy nie przyjęli misji Jana, ale wybrali obłudę. Okej. Niech tyle nam na razie wystarczy. Weźmy w takim razie do tej sekwencji najbardziej akcentowanej. Czyli można by powiedzieć tak, jeżeli tutaj mamy taki układ cząstek tekstu, no to można to popatrzeć na nie jako pierwszą warstwę, drugą warstwę i trzecią. I tą sekwencję D1 możemy w takim razie ująć w ten sposób. Pierwsza warstwa pokazuje, że różne środowiska, generalnie liderów, mają z Jezusem problem. Nie wiedzą, jak się do Niego w jakiś sposób odnieść. Mają pewne oczekiwania i te oczekiwania stają jakby jako przeszkoda w tym, aby we właściwy sposób ustosunkować się do Jezusa. Mamy tutaj przykład Jana Chrzciciela, mamy tutaj przykład faryzeusza Szymona. W następnej warstwie widzimy, że Jezus pokazuje na pewną współpracę Jana Chrzciciela i jego samego Jezusa, jako Chrystusa, w tej misji, którą Bóg skierował do tego pokolenia. Na początku chwali samego Jana jako właśnie wybrańca i tego, który miał pełnić misję przygotowania ludu na spotkanie z Chrystusem. Potem jednak pokazuje, w drugiej odsłonie, pokazuje pokolenie jako to, które zachowywało się bardzo w sposób przewrotny w stosunku właśnie i do Jana, i do Jezusa, czyli jakby w ramach tego pokolenia następuje rozdźwięk. Część przyjmuje misję Jana Chrzciciela i Jezusa, część reaguje brakiem zainteresowania, przewrotnością, w jakiś sposób odrzuceniem. Tak? I te dwie postawy, te dwie grupy zostają tutaj w tej warstwie zaprezentowane i do nich Jezus tutaj przemawia. Te dwie warstwy stanowią jakby przygotowanie do tego, aby pokazać w bardzo zwięzły sposób, jak następuje rozłam w pokoleniu, pośród którego służy Jezus, że właśnie ludzie, którzy przyjęli i Jana Chrzciciela, cieszą się z tego, że skorzystali z jego chrztu. Pamiętajmy, że to był chrzest na odpuszczenie grzechów. Tak? I możemy się domyślić w związku z tym, teraz jakby pojanie korzystają ze służby Jezusa. Natomiast z drugiej strony widzimy, że liderzy nie poszli tą drogą, odrzucili Jana Chrzciciela, jego misję, odrzucili jego jako proroka. No i w związku z tym stoją pod pewnym jakby sądem Boga z racji tego, że odrzucili właśnie Boży wyrok o nich. Co by to miało znaczyć? Myślę, że zostanie skomentowane, jak omówimy sobie
fragmenty już konkretne. Z tej całej sekwencji najbardziej chciałbym się skoncentrować tylko na tych dwóch fragmentach, które stanowią warstwę pierwszą, ponieważ myślę, że one od strony właśnie praktycznej są dla nas dość istotne. Czyli to jest scena z Janem Chrzcicielem oraz scena spotkania u faryzeusza Szymona. To są takie dwa fragmenty. Resztę delikatnie tylko naszkicuję i myślę, że tyle nam po prostu wystarczy w ramach tego dokończenia omawiania tej sekwencji. Miejmy nadzieję, że no, przeżyjemy to, że nie wszystko uda się odpowiedzieć. No to zaczynamy, tak? To zaczynamy. Pierwszy fragment. I donieśli Janowi uczniowie jego o tym wszystkim. Wtedy Jan, przywoławszy dwóch spośród uczniów swoich, posłał ich do Pana i kazał go zapytać, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego oczekiwać mamy. A gdy ci mężowie przybyli do niego, rzekli, Jan Chrzciciel posłał nas do ciebie z zapytaniem, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego oczekiwać mamy. W tej godzinie uleczył wielu od chorób i cierpień i duchów złych, a wielu ślepych obdarzył wzrokiem. I odpowiadając, rzekł im, idźcie i oznajmijcie Janowi, coście widzieli i słyszeli. Ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, a głusi słyszą. Umarli są wskrzeszani, ubogim opowiadana jest Ewangelia. A błogosławiony jest ten, który się mną nie zgorszy. Komentatorzy sobie różnie radzą jakby z tym całym fragmentem. Dwa słowa na temat jego budowy. Widzę jakby taką regularność w tym całym fragmencie. Mamy Jana, który się o czymś dowiaduje. Mamy tutaj ładne określenie o tym wszystkim. Co to było to wszystko? No to było to wszystko, co się działo wcześniej, tak? W tekście. Tutaj z kolei, jako element paralelny, widzimy, że Jezus znowu prosi, aby znowu Jan się dowiedział przez swoich uczniów, co się teraz dzieje, tak? Czyli za każdym razem mamy Jana, który będzie zbierał dane, tak? Odnośnie służby Jezusa. Tutaj z kolei, w tej drugiej warstwie, B1, B2, widzimy, że Jan wystosowuje pewne pytanie, które innymi słowy możemy odebrać, czy ty to, aby na pewno ty, tak? Do tej pory myślałem, że jesteś Chrystusem, ale coś mi się, tak powiem, coś mi nie pasuje, tak? I w związku z tym, to pytanie się tutaj pojawia dwa razy, w związku z tym widzimy, że ta ostatnia fraza z tego całego fragmentu, a błogosławiony jest ten, który się mną nie zgorszy, jest jakby dopowiedzeniem do treściowo po prostu do tej wątpliwości, którą Jan się wyraża, ponieważ innymi słowy ono znaczy to, że no szczęśliwy ten, którego to, co ja robię, nie zatrzyma jakby w wytrwaniu przy mnie. Taka jest idea podstawowa, powiedziałbym, tego zwrotu zgorszy się tutaj w tym sformułowaniu. Czyli, że się ktoś jakby nie zatrzyma czy nie wycofa z tego pozycji, jaką zajął przy Jezusie, czy idąc za Jezusem, tak? Czy nie zmieni kierunku marszu. Tak to wygląda. No oczywiście takie spojrzenie na to po prostu no budzi pewne, być może masz jakieś niepokoje. Nie wiem, jak wy sobie radziliście z tym tekstem. Nie bardzo możemy sobie pozwolić na jakby taką zupełnie otwartą dyskusję, bo po prostu mamy tyle czasu, ile mamy. Czy jednak ta wątpliwość, którą tutaj wydaje mi się, że dość jasno Jan wyraził,
dziwi was, jeżeli pomyślimy o tym, że wypowiada ją, wyraża ją właśnie Jan Chrzciciel, czy to was dziwi? Okej, okay. Niektórych dziwi, dobra. Dobrze jakby przyjrzeć się w takich sytuacjach, czy ta osoba, która wyraża się tak, a nie inaczej, czy taką wątpliwość ma, czy ona ma jakieś powody ku temu, żeby taką wątpliwość wyrażać. No, tutaj mamy taką informację, że no jest w więzieniu, tak? Jeżeli dobrze pamiętam. Jan jest w więzieniu i to nie bynajmniej za kradzież, ale za to, że stanął po stronie Boga i pozwolił się wyrazić, tutaj sobie wyrazić się wobec władzy, że postępuje w sposób niestosowny, niewłaściwy. To jest jedna rzecz. Więc zwróćcie uwagę, że kiedy on ogłasza przyjście Chrystusa, kiedy ogłaszał, to przede wszystkim przedstawiał go jako tego, kto właśnie dokona w jakimś sensie rozliczenia. Dokona sądu nad pokoleniem, do którego przychodzi. I przedstawiał, powiedziałbym, dość taki, powiedziałbym, surowy obraz Chrystusa. Z jednej strony jest powiedziane, że opowiadał dobrą nowinę, ale z drugiej strony, kiedy popatrzymy sobie na tą jego relację przygotowującą pokolenie na przyjście Chrystusa, no to te jego zapowiedzi były dość srogie. Czytaliśmy tam o tym wiejadle, tak? Który Chrystus ma i którym przewieje to całe klepisko i poddziela ziarno od plewy i tak dalej. Kiedy zwracał się do tych, którzy do niego przyszli, no to tam jakieś plemię żwijowe, tak sobie ich tytułował. Kto wam dał jakby sygnał, jak się tutaj ratować? No i no, jego słowa były takie, powiedziałbym, umiarkowanie łagodne. I trzeba powiedzieć, że cała jego służba była taka, nie tylko surowa, ale i ascetyczna, tak? Jezus zresztą niedługo, troszeczkę dalej za tym fragmentem, no przypomni to, że właśnie taki miał charakter, taki charakter miała jego zwiastowanie, jego służba w tym pokoleniu. A więc spotkała go w pewnym sensie elementarna niesprawiedliwość, a obok jest Chrystus, który w jego mniemaniu jest tym, który ma być spełnieniem oczekiwań władcy, który wyzwoli Izraela, władcy, który wreszcie tym wysokim, a niesprawiedliwym odda sprawiedliwość, w sensie takim, że wymierzy im właściwe kary, a ujmie się za tymi właśnie uciskanymi, słabymi. A co takiego on dostaje jako komunikat o Jezusie? No, okej. Uzdrawia, w porządku. No, w porządku, nawet wskrzesza. No dobrze. No, wypędza demony, zgadza się. Ale jeżeli byście wspomnieli to, co się niedawno całkiem stało, no nagle sobie Pan Jezus pozwolił przyjść prawie w gościnę do setnika rzymskiego. Jeszcze mógł powiedzieć, że takiej wiary jak u niego to w całym Izraelu nie widział. Jeżeli byśmy sięgnęli do modlitwy ojca Jana Zachariasza w pierwszym rozdziale, to byśmy zobaczyli, że jednym z podstawowych oczekiwań Zachariasza jest to, że Chrystus uwolni Izraela od wrogów, wyzwoli z ich ręki. Tymczasem Chrystus tymczasem Chrystus nie tylko wyraża się niesłychanie pozytywnie o oficerze wojsk okupacyjnych, ale jeszcze robi imprezy z grzesznikami, z celnikami i z różnym dziwnym szemranym towarzystwem.
No trzeba powiedzieć tak. Tak uformowany Jan Chrzciciel od samego domu, tak, również uformowany poprzez określoną objawienie, które otrzymuje na temat swojej własnej misji. Poprzez wyobrażenia o tym, do czego zmierzał jakby los Izraela, do tego właśnie wyzwolenia przez Mesjasza, do panowania nad innymi narodami, pod boskim w pewnym sensie władcą, no nagle zaczyna wyglądać jakoś zupełnie karykaturalnie, tak? Bo to ten, który, o którym myślał, że jest Chrystusem, no zachowuje się no, w jakimś zakresie, no okej, okay, dobrze, ale w niemałym stopniu no kompletnie absurdalnie. A poza tym no to, że się nie ujął chociażby za nim, który go wprowadzał w swoją służbę, no wydaje się być też jakimś grubym nieporozumieniem. Dlaczego o tym mówię? Chciałem wam po prostu nakreślić, że z jednej strony mamy Bożego męża, który otrzymuje Bożą służbę, otrzymuje ją w sposób nie jakiś taki, powiedziałbym, no, otrzymuje ją w sposób właściwie spektakularny. Od samych narodzin Jana Chrzciciela Bóg w sposób specjalny jakby wchodzi w historię, żeby to wszystko się wydarzyło. Znaki towarzyszą jego misji od momentu poczęcia. Tak? W związku z tym on, jeżeli tylko rodzice mu jakby nie zapomnieli przekazać, jak to z nim było, tak? No to musi się jakby poruszać z tym świadomością, że jest wybrańcem Bożym do określonej misji od samego początku. Z drugiej strony wyrasta w domu, gdzie są określone oczekiwania mesjanistyczne. Określoną jakby formę tych oczekiwań wyraził Zachariasz. Sama służba Jana jest właśnie bardzo taka rygorystyczna i ascetyczna. Dużo wymaga. Tak? Dużo wymaga odnośnie reakcji ludu, tak? Że zmienią swoje postępowanie ze złego na dobre. Więc cały zespół oczekiwań, jaki on ma, teraz musi skonfrontować z tym, co robi ten żywy Chrystus, który sobie chodzi teraz pomiędzy Izraelitami. No, jak to połączyć razem, tak? Jak to się dzieje, że nagle no, widzę takie, w pewnym sensie z jego punktu widzenia, dziwne rzeczy, tak? Co z tym robi Jezus? To, powiedziałbym, jest w ogóle rozmowa, wprawdzie pośrednia, ale jest to rozmowa na szczycie. Tak? W pewnym sensie rozmawia prorok z prorokiem. W związku z tym nie ma lepszego jakby komunikatu, niż jak prorok odpowiada prorokowi słowami proroka. I tak też robi Jezus. Tak? Czyli odpowiedź, jaką mu dedykuje, to jest to: skonfrontuj, czy to, co robię, jest na pewno sprzeczne z tym, co czytasz. I to są wersety tutaj 22, 20, werset 22, tak? I 21, czyli to, co się dzieje i potem skonfrontowane z tekstami Izajasza. Ten tekst Izajasza jest troszeczkę zmodyfikowany. Zwłaszcza jest zmodyfikowany o to, że nagle się tutaj pojawiają trędowaci, czego w tekście Izajasza nie ma. Ale możemy powiedzieć, że jeżeli rzeczywiście jest prawdą w tym przypuszczeniu, że to uzdrawienie trędowatych, oczyszczenie trędowatych miało być typowym, albo jakby spodziewanym cudem typowo mesjańskim, no to jakby włączenie tego w ten werset z Izajasza nie będzie nas jakby raził. Tak? Jezus jakby uzupełnia tam ten tekst Izajasza o dodatkowy znak, który dla Żyda powinien być szczególnie czytelny, że jednak on nie jest kimś po prostu z długiego cyklu proroków. Tak? W odpowiedzi Jezusa w związku z tym widzimy z jednej strony mimo wszystko
że spodziewałbym się w pierwszym jakby takim odruchu jakiejś bardzo radykalnej i być może nawet krytycznej, takiej wyraziście oceny, tak? Typu, Janie, co ci się stało? W domyśle zwariowałeś, albo coś w tym rodzaju. No, może bym się nawet czegoś takiego spodziewał. Tymczasem Jezus nie robi, jest bardzo rzeczowy. W tym sensie no, Jana nie spotyka specjalna krytyka aż taka, chociaż w jakimś sensie Jezus ją wyraża. I myślę tutaj oczywiście o wersecie 23. Pozwólcie, że do tej sytuacji Jana dodam jeszcze jedną rzecz, bynajmniej jakby no nie... Nie jest to rzecz, która po prostu jakby jest na jego korzyść, ale wesprę się troszeczkę z Ewangelii Jana. Nie powinienem tego robić, ale jednak. Z pierwszego rozdziału, wersety od 30 do 33. Tak? To są jakby słowa samego Jana. To jest ten, o którym powiedziałem. Za mną idzie mąż, który był przede mną, bo pierwej był niż ja i ja go nie znałem, lecz dlatego przyszedłem chrzcząc wodą, aby był objawiony Izraelowi. Jan świadczył też, mówiąc: widziałem ducha wstępującego z nieba jak gołębica i spoczął na nim. I ja go nie znałem, lecz ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, rzekł do mnie: ujrzysz tego, na którego duch wstępuje i na nim spocznie. Ten chrzci Duchem Świętym. Więc jeżeli komuś brakowało jakby argumentów za tym, że Jan Chrzciciel był naprawdę w sposób bardzo, bardzo szczególny poinformowany odnośnie Jezusa, no to to świadectwo jest takie, powiedziałbym, moim zdaniem zupełnie jednoznaczne. I no, można sobie zadać pytanie, po co, Łukaszu, o tym piszesz? Po co nam taki prezent? Po co Łukasz zawiera ten tekst, Jan go nie zawiera, co nie? I dedykuje go Teofilowi, aby go przygotować i ugruntować w wierze. Po co mu taki tekst? Na poprzednim wykładzie dzisiaj rano tam słyszeliście, że powiedziałem, że po prostu zadziwia mnie, ile będzie wspólnych wątków pomiędzy tym wykładem właśnie porannym, a tym, co ja mam do powiedzenia. I jednym z tych bardzo ważnych, okazuje się, i wątków, i powracających takich wątków, to jest to znaczenie naszych uwarunkowań w drodze za Chrystusem. Znaczenie naszych uwarunkowań najrozmaitszych z radzeniem sobie z całą nowością, jaką wprowadza Chrystus przez to, co nam oferuje, przez to, jaki jest, przez to, czego od nas oczekuje. To mamy pierwszy przykład i to, no, można powiedzieć, że zupełnie zaskakujący. Kogoś super poinformowanego, kogoś szczególnie oddanego Bogu i nagle pewien splot sytuacji, oczekiwań, wyobrażeń o tym, jaki jest Chrystus, jak będzie w związku z tym działał, jak powinien działać, co zrobić, czego nie zrobić, nagle stawia go w sytuacji, w takiej, którego właśnie widzimy, i no, jego świat wydaje się być wywrócony zupełnie na lewą stronę. Tak? Nie sądzę, żeby Łukasz po prostu zapisał to, bo chciałby Janowi, wybaczcie za kolokwializm, dokopać, ale raczej pokazuje, że siła naszych uwarunkowań, siła tradycji, w której dorastamy, siła pewnych przekonań, które sobie jakby wykuliśmy, bądź wykuły nasze środowiska, a myśmy je wzięli, może bezrefleksyjnie, może niedostatecznie jakby je jakoś
weryfikując z przesłaniem Ewangelii czy Biblii, stają się naszymi i nagle my rzutujemy na pewne, jak się okazuje, nawet bardzo kluczowe postaci, to, co one powinny robić, jak się powinny zachować. Przypuszczam, że to, co tu się dzieje z Janem, skoro się dzieje z Janem, to tym bardziej mamy prawo spodziewać się podobnych problemów u nas samych. Skoro się takie coś dzieje z Janem, to tym bardziej podobne problemy będą mieć bracia i siostry dookoła nas. Tak? Pytanie jest, jak my się zachowamy wobec nich? Czy my się zgorszymy nimi? Tak, jak tutaj. Czy też zachowamy się jak Jezus i w jakimś sensie spróbujemy konstruktywnie zadziałać na tą sytuację, rozumiejąc ich zawahanie, ich problem, ich uwikłanie w te różne właśnie uwarunkowania, w których po prostu no, są i tyle. Czyli z jednej strony Jezus odpowiada konstruktywnie, przytaczając tekst i pokazując na to, co robi, tekst Izajasza. Z drugiej jednak pewnej krytyki nie odpuszczam, tak? Pokazuje, że musimy dać jakby bardziej wiarę jednak tym twardym pewnym przesłankom, a w tym momencie Jezus uważa je tutaj proroctwa, określone znaki, które miały charakteryzować Mesjasza, są istotniejsze niż te nasze najrozmaitsze uwarunkowania. Także jest pytanie, czy potrafimy w którymś momencie, przyglądając się swoim potyczkom, właściwie rozpoznać, czy to, co teraz mam na myśli, to jest moja tradycja, czy to jest prawda, którą rzeczywiście wyciągnąłem z Pisma i może służyć jako pewien miernik do określonej sytuacji. Okazuje się, że ten temat uwarunkowań, wczoraj sobie dopiero to uświadomiłem i nie przypuszczałem, że tak będzie. Nie przypuszczałem, że Łukasz jako autor Ewangelii poświęci tak wiele energii i materiału, aby pokazać uczniów Chrystusa i różne inne środowiska, jako właśnie ludzi, którzy mają tego typu problem, są w procesie, w którym właśnie co chwileczkę, co rusz, napotykają na barierę właśnie z tego obszaru. Wyrosłem w określonej tradycji, wyrosłem w określonych przekonaniach, tak? W określonych wyobrażeniach. Stykam się z Bogiem, stykam się z jego działaniem, nagle to działanie realne mnie zaskakuje. Ja oczywiście w tym momencie Jan stoi wobec Chrystusa widzialnego, tak? My stoimy wobec pewnych rzeczy, pewnych sytuacji, pewnych wydarzeń i nie mamy zupełnie tej samej jasności jak Jan. Nie może, mamy dużo jakby trudniejszą sytuację, ale problem jest ten sam, że gdzieś musimy się zmierzyć z tym, czy to, co oceniam jako negatywne, czy na pewno jest negatywne dlatego, bo Bóg tak rzecz widzi, czy dlatego, bo tak widzę to ja, bądź moje środowisko. Zdziwiłem się bardzo, że Łukasz Teofilowi
co chwilę przedstawia tego typu zagadnienie, aby w jakiś sposób był jego świadomym. Dobrze. To, co się dzieje w środku tej całej sekwencji, tak, to są takie trzy fragmenty. Sekwencji, czyli ta cała sekwencja D, ona tutaj był ten nasz fragment pierwszy o Janie, teraz są te środkowe i potem będzie jeszcze jeden fragment, do którego za chwileczkę przejdziemy. W wersetach od 24 do 28 Jezus jakby wbrew temu, co przed chwileczką usłyszał Jan, czyli jednak pewna krytyka jego zachwiania, ale też wsparcie, aby jakby nie odszedł zupełnie, dokonuje pozytywnej oceny misji Jana Chrzciciela. Tak? Dokonuje pozytywnej oceny i ich jakby rzuca wyzwanie tym słuchaczom, którzy są dookoła niego, aby sami powiedzieli, dlaczego poszli do Jana Chrzciciela, dlaczego go wysłuchiwali. Tak? Właśnie dlatego, bo rozpoznali w nim proroka. Właśnie dlatego, że widzieli, że przez niego Bóg działa. Jezus, dokonując tej pochwały, przypomina jednak, że Jan był tylko przede wszystkim, z jednej strony był tym wybrańcem Boga, tym prorokiem, ale przede wszystkim był tym prorokiem szczególnym, który miał poprzedzić i wprowadzić na scenę Chrystusa. Dlatego w wersecie 27 tutaj przywołuje znowu tekst prorocki. To jest ten, o którym napisano, to posyłam posłańca mego przed tobą, który przygotuje drogę twoją przede mną. To jest znowu tekst z końcówki Malachiasza. Tak? Jednak jakby element... Nie, to musimy zostawić, bo jak wejdziemy w to zaczniemy po prostu dyskutować, a nie mamy na to tyle czasu. W każdym razie chciałbym zwrócić waszą uwagę na to, że w tym fragmencie B pojawia się jakby generalnie pozytywne pokazanie i tych, którzy poszli za Janem, i samego Jana. Potem następuje takie właśnie bardzo proste zilustrowanie, że lud się cieszy, bo cały lud, który to usłyszał, i celnicy, czyli ci jakby skreśleni, wielbili sprawiedliwego Boga. To jest ciekawe, co nie? Bo nagle już to grono jest bardzo ciekawie określone, kto wielbi sprawiedliwego Boga. Za to, że byli ochrzczeni chrztem Jana, czyli doznali uwolnienia od swoich grzechów, od swoich win. Natomiast faryzeusze i uczeni w zakonie wzgardzili postanowieniem Bożym o nich samych, bo nie dali się przez niego ochrzcić. Innymi słowy, jeżeli Bóg wysłał Jana, aby zwiastować królestwo, ale też wzywać do pokuty, to mówiąc krótko, największy problem z pokutą, uznaniem w ogóle, że na nią jakby, że jej wymagają, mieli liderzy. To jest przeciekawa sytuacja. Liderzy, którzy skądinąd byli niezwykle jakby pracowitymi, skłonni do wielu różnych innych poświęceń, tak, i wyrzeczeń, w tej sferze coś im umknęło i nagle dochodzi do przedziwnego zróżnicowania pośród tego pokolenia. To jest akcent, tak? To jest akcent całości tego, główny akcent całej tej sekcji prezentacyjnej Jezusa jako Chrystusa. Otóż pośród pokolenia dostępuje rozłam. I... Okej. Po tym podkreśleniu takiego stanu Jezus znowu wraca i nagle się okazuje, że to nie jest tak, że całe to pokolenie zareagowało pozytywnie, a tylko liderzy negatywnie. Nie, okazuje się, że to całe pokolenie, jakby cała społeczność, ten lud jest sam sobie podzielony. Są ci, którzy przyjęli, i są ci, dla których i misja Jana, i Jezusa nie przedstawia żadnej specjalnej wartości. Jezus pokazuje tutaj tą część pokolenia jako przewrotną i
No i właściwie pokazuje, że... że no, w jakimś sensie no, wyraża w jakiś sposób sąd nad tym pokoleniem, tak? Z drugiej strony pojawia się informacja, a usprawiedliwiona została mądrość przez wszystkie dzieci swoje. Czyli tak, to co dla jednych z pokolenia jest zupełnie niemotywujące do szczerej reakcji, do wejścia w jakąś poważną interakcję na wezwanie Jana Chrzciciela czy Jezusa, dla innych okazuje się całkowicie wystarczające i przekonujące, tak? I wchodzą w to. Tak? I ta mądrość Boża, która posłużyła się z jednej strony i tym bardzo takim rygorystycznym Janem, a z drugiej strony mniej rygorystycznym w pewnym sensie Jezusem, okazuje się, że to są drogi, które potrafią sięgnąć człowieka i przywołać go w jakiś sposób z powrotem do Boga. Tak wygląda centrum tej sekwencji, ale mnie będzie bardziej interesował fragment następny, którym znowu mamy spotkanie Jezusa z faryzeuszem. Pozwólcie, że przeczytam. Dobra. I zaprosił go pewien faryzeusz, aby z nim jadł. Wszedłszy tedy do domu tego faryzeusza, zasiadł do stołu. No dosłownie tam położył się. Wiadomo. A oto pewna kobieta z tego miasta, grzesznica, dowiedziawszy się, iż zasiada przy stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowy słoik olejku. I stanąwszy z tyłu u jego nóg, zapłakała i zaczęła łzami zlewać nogi jego i włosami swojej głowy wycierać, a całując jego stopy, namaszczała je olejkiem. Ujrzawszy to faryzeusz, który go zaprosił, mówi sam w sobie: gdyby ten był prorokiem, wiedziałby, kim i jaka jest ta kobieta, która go dotyka, bo to grzesznica. Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. A ten mówi: powiedz, nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden był dłużny 500 denarów, a drugi 50. A gdy oni nie mieli z czego oddać, obydwą darował. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? A Szymon odpowiadając, rzekł: sądzę, że ten, któremu więcej darował. A on mu rzekł: słusznie osądziłeś. I zwróciwszy się do kobiety, powiedział Szymonowi: widzisz tę kobietę? Wszedłem do twojego domu, a nie dałeś wody do nóg moich. Ona zaś łzami skropiła nogi moje i włosami swoimi wytarła. Nie pocałowałeś mnie, a ona, odkąd wszedłem, nie przestała całować nóg moich. Głowy mojej oliwą nie namaściłeś, a ona olejkiem namaściła nogi moje. Dlatego powiadam ci, odpuszczono jej liczne grzechy, bo bardzo umiłowała. Komu zaś mało się odpuszcza, mało miłuje. I rzekł do niej: odpuszczone są grzechy twoje. I zaczęli współbiesiadnicy rozważać w sobie: któż to jest ten, który nawet grzechy odpuszcza? I powiedział do kobiety: wiara twoja zbawiła cię, idź w pokoju. Tekst jest rozbudowany i być może część z was w ogóle może nie chcecie zgodzić z tym, że go podzieliłem akurat tak dziwnie. Podzieliłem go jakby w takich granicach, że pokazuję go jako taką strukturę równoległą. Czyli ta cała scena, mam wrażenie, że się toczy w takim przeskoku pomiędzy faryzeuszem a kobietą. Ta kamera jakby przełącza się z jednego na drugą. I cała ta scena, jak sądzę, jest ilustracją do tego, co przed chwileczką wam pokazałem, co stanowiło centrum tej całej sekwencji, czyli tego stwierdzenia o rozdźwięku. Lud
i skreśleni przyjmują Słowo Boże, liderzy mają z tym problem, liderzy mają problem z właściwym odniesieniem się do Jezusa, z właściwym rozpoznaniem. Dlatego sądzę, że ten cały fragment skupia się przede wszystkim na tym, jak zareagowała kobieta i co ją w związku z tym spotkało. Tak? Rozumiem, że kogoś może przerażać to, że fragment od 38 wersetu do 47 jest taki duży, ale zaraz wam pokażę, dlaczego mnie to nie przeszkadza. Natomiast wydaje mi się, że sprawa wygląda tak. Jezus pokazuje przez przykład kobiety, Łukasz pokazuje przez przykład kobiety ścieżkę właściwą, a przez rozmowę z faryzeuszem komentuje problem, główny problem, wobec którego stoją liderzy. Zwróćcie uwagę, to co wam pokazywałem na tym slajdzie poprzednim, pokazywałem, że po prostu liderzy odrzucili postanowienie Boże o nich. Czyli mówiąc to, że wy też powinniście pokutować, wy też stoicie na łasce, na miłosierdziu moim, Bożym. Tak? Tymczasem oni nie chcą jakby przyjąć tego i ta nasza scena jest dokładnie ilustracją tego, że mamy przedstawiciela, kobietę ze środowisk skreślonych, która korzysta z tego zwiastowania o odpuszczeniu i widzimy tego skutki tutaj tylko w tej scenie. Tym skutkiem jest to, że ona już przychodzi nie o coś prosić. Zwróćcie uwagę, że ona jest przedstawiona od samego początku w bardzo specyficzny sposób. A oto kobieta, pewna kobieta z tego miasta, grzesznica, dowiedziawszy się, iż zasiada przy stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowy słoik olejku. Tak? Zwróćcie uwagę, że ona jest jakby tak przedstawiona, jakby ten słoik olejku był tym głównym elementem, dla którego ten cały wstęp w sposób został zrobiony. Ona ma w zamyśle wyrazić swoją wdzięczność, w związku z tym ten flakonik tego olejku jest tutaj bardzo istotny w tym przedstawieniu jej od samego początku. Tak? To jest jakby najistotniejsza rzecz. I potem widzimy, że jej zachowanie całe koncentruje się wokół wyrażenia swojej wdzięczności. Tak? Którą Jezus nazywa wprost miłością. Przez to, jak się ta nasza reakcja, interakcja między Jezusem a faryzeuszem, jak się rozwija, możemy zobaczyć, jak wiele rzeczy się w tym naszej scenie zostało powiedziałbym inaczej. Łukasz tak opowiedział tą całą historię, że mówiąc krótko, wpuścił nas. Wpuścił nas przez to, że kiedy czytamy początek tej historii, wszystko się jakby dobrze układa. Jezus jest zaproszony, odpowiada na zaproszenie. Układają się przy stole. No i niby jest wszystko fajnie, tak? Gdyby nie akt kobiety, gdyby nie określone myśli tego faryzeusza, Jezus nie wyciągnąłby na wierzch tego, o czym my, czytelnicy zwykli, moglibyśmy w ogóle nie przypuszczać, że musiały się wydarzyć, albo dobrze byłoby, żeby się wydarzyły, tak? Przez to, co pomyślał sobie faryzeusz o Jezusie, zwróćcie uwagę, znowu w grę wchodzą jego wyobrażenia o tym, jak działa prawdziwy prorok, tak? Ujawnił również to, że oprócz tego, że już ma określoną ocenę Jezusa, ma też bardzo ugruntowaną ocenę tej kobiety. I Jezus jakby na te oceny reaguje. I wtedy dopiero my, jako czytelnicy, dowiadujemy się, że ten faryzeusz Szymon
właściwie od początku ma bardzo szemrany stosunek do Jezusa. Gdyby Jezus nie zareagował na te myśli tego faryzeusza i nie zilustrował potem tego w ten sposób, że zobacz, co robi ta kobieta, a ty nie zrobiłeś tego. Zobacz, co zrobiła ta kobieta, a ty nie dałeś tego. I tak dalej, i tak dalej. W ogóle byśmy nie zobaczyli jakby tego wstępnego uprzedzenia, jakie ten faryzeusz miał od razu do Jezusa. On jakby na wstępie już nie widział w nim tego, kogo wydawało się, że widzi, chociażby przez zaproszenie go do swojego stołu i nazywanie go nauczycielem. Idea całej tej historii wydaje mi się, że jest trywialna. Trywialna no, jest dla nas jakby, myślę, że jest zrozumiała. Tak? Rozumiemy pojęcie tej idei dłużników. Rozumiemy, że Jezus w jakiś sposób przez ten obraz pokazuje, że zarówno faryzeusz, zarówno on, jak i ta kobieta z punktu widzenia Jezusa są dłużnikami i z jego punktu widzenia, z punktu widzenia Jezusa żadna ze stron nie potrafi się wypłacić. Tak? Czyli choć pokazuje, że może być istotna jakby niech będzie, różnica ilościowa, być może jakościowa, kto wie, to jednak stan jednego i drugiego, i jego i jej, czy tych dwóch dłużników, jest identyczny z punktu widzenia wierzyciela. Tak? Przyjrzyjmy się troszeczkę w związku z tym temu, jak wygląda ten dialog Jezusa z tym faryzeuszem. Znowu pokazuję wam, jak ten tekst jest ułożony, żeby było łatwiej zrozumieć, które jego momenty są najważniejsze. Jezus, najpierw widzimy kobietę, która się w określony sposób zachowywała, i potem Jezus w tej samej kolejności zachowań tej kobiety przywołuje jej kolejne zachowania. Zapłakała, zaczęła łzami zlewać nogi jego, włosami swojej głowy wycierać, tak? Do kobiety. Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twojego domu, a nie dałeś wody do nóg moich, ona zaś łzami skropiła nogi moje, włosami je wycierała. Czyli dokładnie to samo, tak? Potem całując stopy, nie pocałowałeś. Namaszczała je olejkiem, głowy mojej olejem, oliwą nie namaściłeś, tak? Czyli mamy tę samą sekwencję zdarzeń, ale te dwie sekwencje prowadzą ostatecznie do tych najważniejszych momentów tej całej dyskusji, jaka się toczy między Jezusem a faryzeuszem. A mianowicie za pierwszym razem jest to właśnie ta historia o dwóch dłużnikach, której clue jest to, że ci dłużnicy razem nie mieli z czego oddać, ale stanęli wobec takiego wierzyciela, który im obu darował. Przekładając to na język już naturalny, Jezus przypomina faryzeuszowi, który myślał o tej kobiecie, że to ona jest grzeszna, a o sobie tak nie myślał, że zapomniałeś, mój drogi, że też jesteś grzesznikiem. Zwróćcie uwagę, to jest przeciekawa historia, bo odpuszczanie grzechów, ta idea, ona nie przychodzi do Izraela wraz z Janem Chrzcicielem i z Jezusem. Ta idea odpuszczenia towarzyszy Izraelowi od samego początku. Bóg, który im się objawia, to jest ten właśnie odpuszczający. To jest ten, który im daruje. Potem jest rozwinięty cały system ofiarniczy i dzień odpuszczenia, tak? Jom Kippur. Mamy
cały mechanizm kultowy, który ma jakby wyryć mocno w świadomości każdego Żyda, że ma określony problem i ten problem jest do rozwiązania jedynie przez Boga. Tymczasem osiągnęli liderzy taki stan, że będąc w swoim wyobrażeniu bardzo pobożnymi, utracili żywą świadomość tego, że muszą stać na łasce i odpuszczeniu od Boga. Czyli no to jest po prostu, wydaje się być figura właściwie niemożliwa, ale jednak okazuje się, że w naturze występuje, tak? Okej, okay, czyli clue tego, tej pierwszej historii było to, że Jezus powiedział razem wszyscy i ty, i ktokolwiek inny, a w szczególności również ta kobieta, którą osądziłeś już tak negatywnie, jesteście w tej samej pozycji, co do zasady. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, powiedział przy tej okazji, że rzeczywiście tak to jest, że osoba, która czuje się uwolniona i przeżywa to w sposób wyraźny, ma wolę odwdzięczenia się. Ty nie masz takiej woli, ponieważ utraciłeś świadomość tego, że ci darowano. Że jesteś w jakiś sposób zdany na łaskę. I to jest wielkie wyzwanie dla nas. Czy potrafimy żyć z żywą świadomością tego, że chodzimy w łasce i zależymy od łaski. To jest coś, co, jak się okazuje, tutaj, chociażby po tej ilustracji szerokiej, może wzbudzać w nas nowe impulsy wdzięczności, miłości do Boga. Pytanie, czy my mamy tą świadomość żywą, czy też po prostu zaczęło nam to jakby być tak spowszedniałe. Nasz tekst jest pod pewnym względem trochę tajemniczy, ponieważ o tej kobiecie, która przychodzi na to spotkanie, właściwie nie wiemy kompletnie nic, poza etykietką i poza tym, że Jezus jakby nie zmienia tej etykietki w pewnym sensie. Nie mamy pojęcia, kiedy się spotkała ze zwiastowaniem, co przeżywała. Łukasz na ten temat kompletnie milczy, ale pokazuje przez skutki, czyli przez to, jak chce wyrazić ta kobieta swoją wdzięczność, to, że określona rzecz w jej życiu się wydarzyła. Jeśli o mnie chodzi, ja uważam, że to, co tutaj Jezus mówi w końcowych wersetach 47, że on ją upewnia w jej sytuacji po zdarzeniu, które miało miejsce wcześniej. Nie zakładam, że ten opis tej całej sceny spotkania z tą kobietą to jest coś, co się wydarza tutaj teraz, ten główny moment jej spotkania z Chrystusem. Bo wydaje się, że od samego początku ona przychodzi po to, aby wyrazić swoją wdzięczność. I też jakby tak komentuje tą całą sytuację, to podobieństwo, które przytacza Jezus. Tak? Komu, kto będzie bardziej wdzięczny? Tak? Ten, komu więcej darowano. I widzimy, że ta kobieta zostaje pokazana tutaj właśnie jako ktoś, kto wyraża swoją wdzięczność. Tekst nasz jest otwarty w tym sensie, że nie poznajemy ciągu dalszego ani faryzeusza, jakby z tego, co z tym fantem zrobił faryzeusz, ani to jego otoczenie innych liderów, współbiesiadnicy. Tak? Widzimy, że oni stoją w miejscu właściwie, w którym byli. Czyli znowu zadają pytanie, a kto to jest? Tak? Wydarza się kolejna rzecz, kolejne świadectwa się jakby wydarzają, ale liderzy cały czas stoją w swoich jakby miejscach i przez to ta cała scena jest no niesamowitą ilustracją, taką konkretną ilustracją właśnie tego, co jakby zostało opisane, zawarte w centrum tej całej sekwencji, czyli tego rozdziału. Niżsi lud przyjmują, liderzy okopują się gdzieś na swoich pozycjach, mają potężny problem
z tym, aby odpowiedzieć sensownie na Jezusa jako Chrystusa. Zwróćcie uwagę, tu się też ujawnił ten element, że lider pojawia się w pozycji ja wiem. Ja wiem, jak powinny rzeczy wyglądać. Wiem, co charakteryzuje prawdziwego proroka. Wiem w związku z tym, jak się powinien zachowywać. I zwróćcie uwagę, że on teraz w to swoje wiem wrzuca tradycję. Czyli no, jak ona dotknie, to prawdopodobnie dokona zanieczyszczenia rytualnego Chrystusa. No i że Chrystus sobie na to pozwala. Tak? No to już przesada. W związku z tym znowu narzuca swoje wyobrażenia o tym, jak w tym momencie Jezus powinien się zachowywać, co powinien okazać jako prawdziwy prorok. Oczywiście cała scena jest pod tym względem niesłychanie ironiczna, bo okazuje się, że Jezus właśnie odpowiada na myśli tego faryzeusza, bo to jest on jakby w odpowiedzi na to, co ten człowiek pomyślał, cała jakby rozmowa wyniknęła i widzimy, że ta ironia toczy się jakby do końca, bo podejrzewam, że też ze strony Jezusa jest troszeczkę ironiczne, to będzie słusznie to osądziłeś, tak? No, to też jest właśnie pokazane, że słusznie osądził, ale tak naprawdę osądził też siebie, tak? Bo właśnie, choć w myślach osądził tą kobietę, to potem na głos osądził siebie, pokazując, że nie okazuje, przez to, że nie okazuje Jezusowi właściwej jego szacunku, to, że nie widzi w nim Chrystusa, który właśnie niesie zbawienie, tak? Właśnie niesie wyzwolenie. Czyli powrócił właśnie ten element znowu, ja wiem, ja sobie odpowiednie rzeczy wyobrażam, w związku z tym będę innym dyktował, włącznie z Bogiem, włącznie z Chrystusem, jak się będą zachowywać, aby mnie zadowolić, tak? To jest paralel do tego Jana Chrzciciela. Tak, tak. Ty jesteś tak. Tym, który ma przyjść, innego mam oczekiwać. Tak, tak. Zwróćcie uwagę. I teraz jedna rzecz. Oczywiście ja teraz troszeczkę może bardzo negatywnie pokazałem tego faryzeusza, ale trzeba powiedzieć tak. U Łukasza w Ewangelii zachodzą istotne różnice między tym środowiskiem faryzeuszy, wobec których Jezus jest bardzo na nie w sensie takim, że ma do nich bardzo krytyczne uwagi, a takimi faryzeuszami, którzy mają liczne problemy, ale jeszcze nie są zadeklarowani na nie w 100% w pewnym sensie. Upraszam troszeczkę to, ale chcę, żebyśmy zrozumieli. I ta różnica od razu jest ujawniana przez temperaturę dyskusji. Tutaj to spotkanie jest w miarę łagodne. W 14 rozdziale Ewangelii Łukasza znowu zobaczymy spotkanie właśnie przy stole u faryzeusza i znowu to spotkanie będzie w miarę łagodne. Tamci faryzeusze i ten faryzeusz mają określone problemy, ale Jezus koryguje ich w całkiem jakby zjadliwej atmosferze. Mówi rzeczy istotne, dosadne, ale jeszcze w dobrej atmosferze. Jeżeli popatrzymy sobie na rozdziały, okolice chyba 11-12 rozdział, mam nadzieję, że nie pomyliłem, w każdym razie wszyscy pamiętamy, jest taka część w Ewangelii Łukasza, gdzie mamy biada wam, uczeni w piśmie, faryzeusze i tak dalej, i tak dalej. Tam już nie ma ładnego klimatu. Tam jest siara totalna, tak? I chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, że Jezus w związku z tym, że są różne grupy, nawet wśród faryzeuszów, różnie z nimi rozmawia. Tutaj mamy do czynienia z faryzeuszem, który tak samo jak Jan ma określony bagaż wyobrażeń, ma określony jakby nawyk patrzenia na siebie i Jezus na to reaguje, powiedziałbym, trzeba powiedzieć tak, krytycznie, ale jednak konstruktywnie. Wydaje się, że jest w tym jakby jednak pomoc temu komuś, aby popatrzał na to i w którym jest miejscu i jakoś tak zweryfikował swoje zapatrywania. Dobra. Wiecie co, to jest beznadziejne. Jeśli chodzi o czas, to jest beznadziejne. Jakieś pytanie? Tak. Tak?
To zrobimy po prostu w takim razie. O! Tak jak w przerwie coś. No dobrze. Takie ciekawości, wiesz? Aha, w przerwie dopiero. Dobra, nie, bo... to w takim razie jedna rzecz. Jedna rzecz. Aha. Okej. Okay. Zamykamy w tym momencie tą sekcję F. Zakładam to, co było dla mnie jakby najistotniejsze, że w odpowiedzi na tą całą prezentację Jezusa Łukasz akcentuje to, że jednak liderzy go nie rozpoznają, odrzucają, a wraz z nimi część pokolenia. Na tym tle tych liderów, ich przewrotności, niechęci, następuje, powiedziałbym, pierwsza faza edukacji uczniów Jezusa co do ich głównych postaw, ich jakby takiego punktu startowego, z jakiego powinni podjąć się naśladowania Jezusa. Dobrze. Zróbmy w takim razie 5 minut.